Sześć ofert wpłynęło do przetargu na budowę obwodnicy Chełmca. Najniższy koszt wykonania zadania to 49 689 000 zł. Najwyższy to ponad 64 975 000. Dwie oferty mieszczą się w budżecie zamawiającego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na realizację zadania przeznaczyła bowiem 56 818 000 zł. Obwodnica Chełmca to zaledwie 1,5-kilometrowy odcinek, ale mieszkańcy czekają na niego już kilka lat. Drogi jakże potrzebnej, drogi, która połączy 75, czyli popularną Sądeczankę z drogą krajową numer 28. Jak wiemy, ten odcinek nie jest długi, ale on jest niezwykle potrzebny i od lat był wyczekiwany. I połowa zadania jest już, można powiedzieć, za nami. Mówię tutaj o tym, że ZRID, czyli bardzo ważny dokument, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, został już wydany z rygorem natychmiastowej wykonalności. Budowa obwodnicy nie tylko poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ale rozładuje korki w centrum Chełmca poprzez przejęcie ruchu tranzytowego. Prace po stronie inwestora zaplanowane są na 2022 i 2023 rok. Z pewnością ten odcinek umożliwi szybsze połączenie, szybsze skomunikowanie i dowiązanie do tej części 28. Tak naprawdę poprawi warunki nie tylko na terenie samego Chełmca, ale także Nowego Sącza, tej części Nowego Sącza, do której ta droga będzie dowiązana. W ramach zadania wykonawca ma wybudować około 1,5-kilometrowy odcinek drogi jednojezdniowej, dwupasmowej wraz z budową dwóch mostów i dwóch wiaduktów. Zaprojektowana jest również rozbudowa dróg gminnych, ulic Batalionów Chłopskich, Leśnej i Węgrzynek oraz budowa chodników i urządzeń ochrony środowiska. Jak informuje Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, komisja przetargowa zbada i oceni oferty przygotowane przez wykonawców, a następnie wybierze najkorzystniejszą. Dopiero wtedy zostanie podpisana umowa. Czas przeznaczony na budowę to 12 miesięcy, nie wliczając okresu zimowego od 1 grudnia do 31 marca.